mi się, czy ciemniej trochę jesteśmy. Nie, no się podciągnie. No cześć. Cześć. Kolejny tydzień, kolejna tygodniówka i znowu nic w tym tygodniu prawie nie było. No prawie, no aż taka z takich ważniejszych, to aż taka jedna premiera była, ale poza tym, kurczę, trochę jakby tak wszystko przyhamowało, wyciszyło się, w sumie fajnie. Branża czeka na Barcelonę po prostu. Barcelona tak. Będzie na przełomie lutego i marca. W tej chwili jest po prostu cichutko, nikt nie chce z niczym wyskakiwać. Wyskoczą prawdopodobnie przed samą Barceloną, żeby zaskoczyć tych, którzy będą pokazywali premier na Barcelonie. A na razie mamy ciszę przed burzą. To jest festiwal przecieków. No a jak już o Barcelonie mówimy, no to tak na szybko potwierdziło się to, co już wcześniej w zasadzie przypuszczaliśmy, szczególnie, że to na CES-ie też zostało zapowiedziane. W Barcelonie poznamy Galaxy S9 i S9 Plus i stanie się to tak, jak w zasadzie w pierwszym momencie od razu pomyślałem, w niedzielę, tuż przed rozpoczęciem targów o 18:00, pewnie w tym samym miejscu, co zwykle, co zazwyczaj odbywały się premiery Samsunga, no ale zobaczymy. W każdym razie będzie, zostało to oficjalnie potwierdzone. Trochę mniej oficjalnie z kolei wiadomo, że nie będzie premiery HTC, co również kompletnie nie zaskakuje, bo w zeszłym roku też nie było. Jak pamiętacie, U11 była prezentowana pod koniec maja. Nadal uważam, że było to błędem ze strony HTC. Natomiast jeżeli chodzi o z dziewiątki, no to są jeszcze jakby dwie rzeczy, Adam publikuje, no to jakieś filmiki, jakieś grafiki. Ciągle coś różne rzeczy, z której wynika między innymi, że S9 będzie miała jeden aparat z tyłu, a S9 Plus będzie miała dwa aparaty. No tak. Na pewno pojawi się aparat z ruchomą przysłoną. Tak, zmienna przysłona, ale to w tym jednoobiektywowym. Optyczną stabilizacją obrazu również. No to w zasadzie oczywiste. Właściwie wiemy o tych wszystkich rzeczach, bo w stylu miejsc jakby do nas docierają i to z kilku wiarygodnych, że prawdopodobnie rzeczywiście te rzeczy się potwierdzą podczas premiery w Barcelonie. Szczególnie, że ten aparat ze zmienną przysłoną to nie jest żadna nowość, bo taki już się pojawił w tym chińskim składanym smartfonie Samsunga. 18, który jest przeznaczony tylko na rynek chiński. Już to zrobili, także to nie jest nic nowego, żadna sztuka. No i tak jak patrzę w stylizacji, też jakichś dramatycznych rewolucji nie będzie. Nie macie co oczekiwać, że Galaxy S nagle się diametralnie jakoś zmieni. No trochę się zmieni, ale bez przesady. No i nie czekamy również na to, że Samsung w tym roku na MWC pokaże jakoś bliżej na przykład smartfona z elastycznym wyświetlaczem składanego. Natomiast LG przy okazji, jako że goni przez cały czas swojego koreańskiego konkurenta. Również planuje, jak wiemy z przecieków, wyświetlacze. Tak, i wcale bym się nie zdziwił, bo albo w środku w smartfonie, albo na zewnątrz. Są wnioski patentowe, dokładnie. Są oficjalne wnioski. Nie wiadomo, czy takie smartfony powstaną teraz, ale niedługo. No. Na pewno nad tym pracują, szczególnie, że LG już dawno temu potrafiło zrobić ekran, który jest w jakimś stopniu elastyczny. Cały czas mam w oczach to, co widzieliśmy na premierze pierwszego G-Flexa, kiedy Jacek zwijał po prostu wyświetlacz w rolkę, taki wyjęty wyświetlacz z telefonu. Normalnie go można było zwinąć jak rolkę, więc od zwijania w rolkę do elastyczności już naprawdę niedaleka droga, wydaje mi się. W ogóle zdaje się, nie widać jakichś innowacji niesamowitych, to może poza Nokią, która się zapowiada z taką jakąś niesamowitą ilością aparatów zupełnie. Ciekawe, czy to zrobią. 5 aparatów ma być. Ja mam nadzieję, że nie, no bo po co to? To będzie wyglądało jak słuchawka od prysznica, czyli taki wystający element z obudowy telefonu, najeżony obiektywami, tam jeszcze do tego dwie diody przynajmniej mają dołożyć, czyli będzie tam 7 elementów. Ja podejrzewam, że całkiem niedawno mówiliśmy o tym, z tego czasu Amazon proponował coś takiego. Były aparaty fotograficzne na obwodzie, chociaż one bardziej służyły jako czujniki gestów, niż jako aparaty fotograficzne. No jak, niemniej wyszło jak wyszło. I też się to nie sprawdziło w żaden sposób. Ale wiecie co, ja tak prawdę mówiąc, cały czas jestem daleki od zachwycania się kamerami dookólnymi, kamerami 360 czy tam 180 stopni. Czasem to się przydaje, ale kurczę, nie zawsze. Ja bym, prawdę mówiąc, wolał mieć naprawdę dobry,
super, doskonały aparat, zwykły, tyle, żeby po prostu zawsze robił świetne zdjęcia. No, z tym bywa różnie. No, że chcielibyśmy mieć, najfajniej by było mieć taki, no, który rzeczywiście jest ruchomy z zoomem optycznym. Prawdziwym zoomem optycznym. Nidrydy, tam kombinują z tymi peryskopami, które pracują w pionie, w obudowie i tam jest układ jeszcze dodatkowy, optyczny, który jakby, no, patrzy przez peryskop, przez zwierciadełko, a cały obiektyw porusza się w innej płaszczyźnie, ale to... Natomiast Adam, to są takie... Adam pisał w tym tygodniu o jeszcze jednej innowacji Red Hydrogen One, który ma w kwietniu trafić na razie do kontrahentów. Producent będzie wołał wszystkich zainteresowanych, operatorów. Tak, przede wszystkim dostawców kontentu, bo to jest ten telefon, który ma mieć możliwość wyświetlania obrazu holograficznego, czyli takiego z głębią, ale nie takiego 3D, jak kiedyś było, tylko coś znacznie bardziej efektownego, przynajmniej tak zapewnił na forum jeden z pracowników firmy Red. A według mnie nie zostaniecie niczego więcej ponad to, co było w Nintendo DS. No pewnie tak, ale 3D. Pamiętajmy, że firma Red to jest mocarz w produkcji kamer i to takich profesjonalnych kamer, którymi nagrywane są filmy, które oglądamy. Mocarz jest mocarzem, natomiast jakiś tam know-how muszą mieć. Telefon nie może kosztować 10 tysięcy, będzie problem. Nie będzie aż tak drogi. Nowa technologia, która jest wdrażana, nie może być tania. Po prostu, z definicji. Prawdopodobnie użyta zostanie stara technologia albo jedna z wersji starej technologii, która już jakby umożliwiła ludziom oglądanie 3D bez pomocy okularów, które jest czymś gotowym, funkcjonuje, to rozwiązanie jest. To nie będzie co prawda rozwiązanie identyczne z rozwiązaniem Nintendo, bo na to są patenty, ale od czego są z kolei umowy, coś, tak? Coś podobnego będzie, ale wiecie, no ja cały czas bazuję na tym, że to jest firma Red i patrzę trochę przez pryzmat imidżu tej marki. No ten telefon tani nie może być, na pewno będzie wytrzymały. To już wiemy, bo pojawił się render, gdzie widać kawałek obudowy, że będzie nawiązywał stylizacją, designem do kamer Red. No i wsadzą do środka mocne flaki, bo tam Snapdragon 835 zdaje się będzie, tak. Będzie mocna bateria 4500, no to co na razie ujawniono, pewnie do tego kupa pamięci, kupa ramu. Niecałe 6 cali chyba wyświetlasz, tak? Tak. Znaczy się oni to właśnie nie powiedzieli, że to będzie 5.7, tylko to prawdopodobnie jest 5.7, bo tam w tej dyskusji na forum było powiedziane to tak, że ten telefon z racji wytrzymałej obudowy będzie nieco większy niż przeciętny telefon z ekranem 5,7 cala. Czyli tak powiedziano, ale nie wprost. Może się okazać, że będzie miał 5,6. Możemy się przygotować na... No tak, ale może być równie dobrze 6 w takim razie. Może, no. Ja myślę, że możemy się przygotować na 6 cali z tym, że oni obiecują do tego jeszcze moduły, podobne troszeczkę jak Motorola, tylko że słuchaj, ten smartfon na renderach jest znacznie grubszy od Motorola. To będzie po prostu klapsdron, kanapka taka poskładana. Wiesz co, może i będzie i niech sobie będzie, jeżeli te moduły będą ciekawe w jakiś sposób, a sam telefon będzie super wytrzymały, no to czemu nie? Pamiętajmy, że Motorola są bardzo smukłe, wyglądają zabójczo, ale baterii to one za dużych nie mają w środku. No nie mają. I nie są też telefonami o wysokiej wytrzymałości, więc... No dobra, coś za coś. No jeżeli chcesz mieć wytrzymały telefon, no to zapomnij, że on będzie miał 6 mm grubości. No słuchaj, ale co znaczą ciekawe moduły? Myślisz, że wymyślą coś ciekawszego niż Motorola do tej pory? A jeśli tak? No ale co? Nie wiem, no. Motorola rozpisuje konkursy, pyta ludzi, jest przystawka do gier, jest dobry aparat fotograficzny, nie wiem. Jest panel z dźwiękiem, jest z dodatkową baterią. No są rzeczy, które rzeczywiście są praktycznie ludziom do czegoś potrzebne. Co oni jeszcze ciekawego mogą? Kurczę, no skoro to jest Red, to może będzie profesjonalna kamera filmowa jako model. Przepraszam was bardzo. Jestem mocno sceptyczny. Nie, no heheszkuję trochę. No ja powiem tak, no sceptyczny no nie jestem, kurczę. No, wiem, że ta firma ma na tyle bogate zaplecze, że jest w stanie zaoferować coś nowego i coś stworzyć, wymyślić, czym nas zaskoczy. Nie wiem, czy tak będzie. Ja z kolei... bym się nie mylił, bo jeżeli nie, to będzie bardzo fajna, spektakularna klapa. A ja z kolei, bazując na swojej znajomości rynku i tego, w jaki sposób są wdrożenia pakowane na ten rynek i wyciągane z nich pieniądze, nie sądzę, żeby to było coś niesamowitego. Będzie ciekawe, ale bez przesady. No, nic zobaczymy, słuchaj, pożyjemy, zobaczymy. Ja jakby nie przekreślam tego projektu, ale też jakoś specjalnie się nie ekscytuję. No, od czasu. Bo na pewno to będzie jakaś ciekawostka, bo telefon będzie nieco inny niż konkurenci, to na pewno.
Rzeczywiście nową rzecz, też już wiecie o tym co prawda, ale jest to rzecz nowa w branży, pokazało Vivo w modelu X20 Plus UD. Mówiliśmy o tym już w zeszłym tygodniu, to jest czytnik linii papilarnej w ekranie. Ten smartfon zadebiutował rzeczywiście ze specyfikacją, oficjalnie ze specyfikacją identyczną jak pierwowzór, czyli X20 Plus. Fajny wyświetlacz, sympatyczna biblioteka też, dwie konfiguracje pamięci co najmniej, a chyba nawet trzy. Warto zwrócić na niego uwagę, ale mówię o nim w zasadzie głównie dlatego, że okazało się, że JDI również przygotuje, nie wiem, czy pamiętacie, to jest ta firma od Sony, Sony Hitachi, Toshiba chyba, tak? Czy Sharp? Nie pamiętam w tej chwili. Właśnie, no trzech japońskich gigantów tworzy JDI. Na pewno Sony, które korzysta z rozwiązań JDI, w związku z tym jest nadzieja, że... I wiecie, co wam próbujemy powiedzieć? Domyślacie się? A może Sony będzie drugim producentem, który pokaże taki telefon. Chociaż nie do końca, bo mówimy tutaj o zupełnie nowym typie czytnika i on jeszcze nie jest gotowy do komercyjnego wdrożenia. Będzie gotowy w przyszłym roku, a jest o tyle ciekawy, że tamten czytnik mieści się w szkle. Nie pod szkłem, nie pod wyświetlaczem, pod matrycą LCD, ale w szkle. I dzięki temu po pierwsze jest przezroczysty, więc mamy tutaj spore pole do popisu dla stylistów, dla projektantów telefonów i innych urządzeń, bo to wcale nie musi trafić do telefonu wyłącznie. A po drugie większą powierzchnię czytnika, bo wykorzystywany jest tutaj po prostu panel pojemnościowy, który odczytuje różnice potencjałów pomiędzy rowkami w palcu. Wiadomo, palec nie ma idealnie równej powierzchni, tylko linie papilarne tworzą rowki i ten ekran będzie potrafił to odczytać w prawidłowy sposób, czyli rozpoznać odcisk i możliwe, że zrobi to całą swą powierzchnią, bo w sumie czemu nie? Hani, dla nas użytkowników to jest właściwie żadna różnica tak naprawdę. No trochę jest. No a na czym? Już pomijając kwestię przydatności samego czytnika odcisku palca w wyświetlaczu, bo tutaj można twierdzić, że jest niezwykle użyteczny, albo twierdzić tak, winta nam to, no to tutaj... To ja ci już mówię, po co to jest. Bo w przypadku czytnika Vivo i klasycznych czytników ja muszę trafić palcem w konkretny punkt ekranu. A w przypadku tego ekranu, tego czytnika, nie będę musiał celować, po prostu położę palec gdziekolwiek na ekranie i już nie odblokuję. W związku z tym będziesz się za każdym razem przejmował, żeby nie zrobić tego przypadkowo, żeby nie odblokować ekranu wtedy, kiedy nie chcę odblokować ekranu. Kurczę, a ty dotykasz telefonu po to, żeby go nie użyć? Styk, tak, zdarza się, że dotykam telefonu po to, żeby go nie użyć, na przykład przekładając z jednej kieszeni do drugiej, albo, nie wiem, wyjmując go z kieszeni, kładąc na biurku. Ale wtedy go chwytasz dłonią, a nie dotykasz palcem. Nie, chwytam go tak, jak mi jest wygodnie wtedy, a nie tak, żeby nie wzbudzić czytnika odcisku palca. Ale chcesz mi powiedzieć, że ty podnosisz telefon tak, dotykając paluchem? No nie. Znaczy z kieszeni wyciągam w dowolny sposób, no, chwytając po prostu, tak, dłonią, no. Ale chwytam w sposób pewny i nie zawsze łapię go za brzegi, czasem go łapię za ekran. Myślę, że mam fajny telefon, nie łapie mi odcisków palców, w związku z tym mogę sobie na to pozwolić. Kurczę, no ale wiesz co, producenci nad tym pracują i myślę, że nie wzięli czegoś takiego pod uwagę, na pewno wzięli. Producenci biorą całe mnóstwo rzeczy pod uwagę i na tej zasadzie produkują nowości. Produkowali nam na przykład dwa aparaty fotograficzne, które nikomu do niczego nie są potrzebne, ponieważ to, co uzyskuje się za pomocą dwóch, uzyskiwało się również za pomocą jednego. Oferują nam pozaginane wyświetlacze, które ładnie wyglądają, ale też do niczego nie służą tak naprawdę. I oferują mnóstwo całe innych rzeczy, które są po prostu średnio praktyczne, po prostu są nowościami, które mają przyciągnąć klienta. Ale gdyby nic nowego nie wymyślali, to byśmy nie mieli o czym gadać. Ale to nie jest ten problem, Adaś. Mówimy o praktyczności rozwiązania. Nie, no okej. Okay, a tutaj praktyczność według mnie jest taka sobie. A zgodzicie ja się z tym albo nie zobaczymy. Zgodzicie. To jest wasza wolna wola oczywiście. Natomiast mnie się zdaje, że to jest przez cały czas krążenie wokół urządzenia, które jest urządzeniem niemal pełnym i zastanawianie się, co jeszcze do niego można wpakować, żeby zyskać na rynku. Żeby zdobyć kasę. Ja bym wpakował baterię, która jest mniejsza, ładuje się szybciej i wytrzymuje dłużej, ale ja jestem dziwny. Ja myślę, że producenci telefonów wpadli już na to, że baterie, gdyby to było technologicznie możliwe, to raczej by to zrobili.
No może, a skoro tego nie mogą zrobić, to wymyślałem inne cuda. Wyskoczyły jakieś inne jeszcze Chińczyki w tym roku, a poza tym Vivo? Tak, no wyskoczył, słuchaj, Elefon. To jest taka, kurczę, nie wiem czy popularna u nas, no w miarę jakaś tam chińska marka. Funkcjonuje nazwa, natomiast nie jest taka. Tak, no oni, ja ich na przykład kojarzę z tym, że robią masę telefonów podobnych do bardziej znanych konkurentów, czy to tam do S7, czy do iPhone'a, no trochę. I ten trochę jest małpują. Podobny do najnowszej S9, której jeszcze nie ma. Tak, no trochę z S9, trochę znowu tam wzięli. W tym tygodniu ze 3 Chińczyki pojawiły się w katalogu, które skóra zerżnięta z projektów S9, tego, który ma się pojawić dopiero w Barcelonie. Projektanci Samsunga mogą być z siebie dumni, bo skoro Chińczycy to małpują, to znaczy, że... Chińczycy z przecieków robią nowe projekty. To znaczy, że po prostu to się przyjmie i no, bez powodu by tego nie małpowali. No. A ten telefon jeszcze bardzo ładnie wygląda, tak, dlatego wygląda że fajnie, no jest... z telefonów znanych, które możecie wziąć do ręki, przypomina S8 po prostu. Albo tak? Ma też zagięty wyświetlacz. Ale wiecie co, no to jest trochę tak, że my oceniamy na razie na podstawie papierka, na podstawie zdjęcia, na podstawie specyfikacji. No dlatego ja mówię, on ładnie wygląda. Kurczę, no ja się boję, akurat naprawdę. Z telefonem mam takie doświadczenie, że boję się, że tak na żywo to będzie wyglądać. Wyglądało niestety, no może nie aż tak efektownie, chociaż nadal zapewne pozostanie urządzeniem niebrzydkim. A do tego jeszcze specyfikacje ma niezłą, dlatego że tam chyba Snapdragon jest 660, RAM-u 4 albo 6, flesza 64-128. Od cholery, także... no. Przyzwoite aparaty, bo tam z tyłu jest 2x13, z przodu 8. No i do tego, słuchajcie, cena killer, bo jak przeliczymy, oczywiście nie podali jeszcze tego oficjalnie. Przepraszam, Adaś, na moment ci przerwę. Sprawdźcie te aparaty, dlatego że Chińczycy niestety mają brzydki brzydki zwyczaj interpolowania, dlatego lepiej by było naprawdę się upewnić. Ja mówię to, co przeczytałem. No. Chińczycy w swoich serwisach sprzedażowych, sprzedawcy, mówię o sprzedawcach w tej chwili, najczęściej, jeżeli jest interpolacja, podają interpolację. To podają, ale także w sklepach. Warto tam zajrzeć. W sklepach, dokładnie. Producent na razie my mamy informację od producenta, więc wiecie, no. Ceny też nie podali, bo jest cena szacowana. $450. $1500 na nasze. Za, kurczę, taki zestaw. Jeszcze do tego bateria 3500, czyli też nie najgorzej. Ekran prawie 6-calowy, jeszcze do tego AMOLED. Znaczy to u nas by było z 1700 najmniej. No, tak, to... ale wiesz, no na papierze to wygląda naprawdę fajnie, a cholera wie, jak będzie w rzeczywistości. No. Zostawmy to, bo jeszcze mi się jedna ciekawostka przypomniała. Ale to ciekawe urządzenie, dlatego zauważam, mimo tego, że zazwyczaj tego typu marek, o tego typu markach nie mówi. Dokładnie, no zauważyliśmy, bo jest po prostu fajne w zarysie takim, jak przedstawił producent. No, zobaczymy, jak wyjdzie w życiu. Jeszcze jest ciekawe urządzenie takiej firmy Energizer. Oni robią zazwyczaj akumulatorki, baterie i to akurat robią dobrze. A telefony, no to cóż, no Chińczycy z przyklejonym logo, tak naprawdę. Nie chcę tutaj jakby deprecjonować, ale no wiecie, jak jest. No. A to zrobili feature phone z Androidem. Tak, i słuchajcie, zrobili taki zwykły telefonik o wzmocnionej konstrukcji, bo tam jest IP68, ale zwykły, z malutkim wyświetlaczykiem 2,4 cala. QVG. Z normalnymi klawiszami numerycznymi, jak kiedyś były w telefonach, klik, 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 joystickiem takim okrągłym po środku, jak to kiedyś było, i do tego, słuchajcie, wpakowali Androida. Androida 6.0, po cholerę, nie wiem, z tego, co się doczytałem, bo oni, powiem szczerze, tak bardzo lakonicznie to opisują, ale chyba ten Android jest jakiś okrojony, na pewno nie ma sklepu Play, ale czy czegoś jeszcze nie ma? Na pewno, bo o tym piszą w specyfikacji. Tak, czy jeszcze czegoś nie ma i czego w ogóle tam brakuje w tym Androidzie? Za Chiny ludowe nie wiem. W każdym razie polecam ale wam... Ale ciekawostka. Polecamy wam chyba obaj ostrożność, dlatego że co prawda Energizer kojarzy się z dobrą marką, natomiast ale smartfony to jest marka sprzedana w zasadzie. Baterie kupujcie w ciemno. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o telefony typu marki Energizer, a szczególnie tą słuchaweczkę... Tak jak wam powiedziałem, no Chińczyk z nowym logo. Weźcie najpierw do ręki i sprawdźcie, ale co no, to sobą reprezentuje. Mówimy tylko o tym jako o ciekawostce, bo jeszcze najlepszego wam też nie powiedziałem. Też nie polecamy w żaden sposób. Tam w środku jest MediaTek. Tam jest 6737, musiałem, sorry, się posilić ściągą. Jest też 8 giga pamięci wbudowanej i gigabajt RAMu.
kurczę. To trochę czyli wygląda, takie, to trochę wygląda no tak, jakby nie wygląda. Jakby Chińczyk się pomylił i specyfikacja tak, smartfona przełożył jakiegoś do niego. Szczególnie, że co mnie jakby tak zapaliło taką dużą lampkę ostrzegawczą, na stronie producenta, wiecie, jak jest pokazany telefon w różnych rzutach, na różnych zdjęciach, renderach i tak dalej, nigdzie nie pokazali interfejsu. Nie mam pojęcia, jak to wygląda na takim małym ekraniku. Nie ma pokazanego interfejsu. Jedyne, co pokazali... Znaczy interfejs Facebooka, zdaje się, jest. No, tak, pokazali aplikację Facebooka, przy czym ta aplikacja to wygląda jak ten Facebook Lite, tak. Taki właśnie na feature tak. Fony, więc... On nie może być inny, proponuje, 240x320. No tak, ale to... tu proponuje naprawdę dużą dawkę sceptycyzmu, jeżeli chodzi o ten telefon. Natomiast, no, jako ciekawostka, to wygląda moim zdaniem bombowo. Z tym, że słuchajcie, to nie jest taka zwykła pomyłka w specyfikacji typu ktoś coś przekleił, jest... klepnął. Są infografiki z tą dokładnie, specyfikacją. Więc... To nie jest tak, że jest wklepane z klawiatury, tylko ktoś przygotował infografiki i z tym procesorem Mediateka, i z tą zgadza pamięcią, się. I z tym Androidem. Także to nie jest tak, że my na bazie no jakichś tam... Tylko kurde, czemu nie przygotowali choćby kawałka zrzutu z interfejsem? No, no to mnie zastanawia, no ale dobra. Ja bym, nie wiem, jakbym coś takiego wyprodukował, to bym trąbił, patrzcie, ludzie, Androida, wpakowałem feature phone'a, patrzcie, ludzie, kupujcie i w ogóle. No wszystko do mnie, tak jakoś... ekran trochę. Do no dobra, ale oni to tak jakoś trochę zrobiliśmy, bo jest, no. Także no, dziwne, to, dziwna rzecz, ale, jest, no. Ale jako ciekawostkę to proponuję wam zerknąć na to, bo rzeczywiście rzecz niebanalna, interesująca. No i znowu, tak jak w przypadku tego telefonu, cholera wie, jak to wygląda tak naprawdę na żywo. Stanęliśmy już, co prawda, ale jeszcze o jednej rzeczy wam powinniśmy powiedzieć, mianowicie znaleźliśmy w tym tygodniu dwa Alcatele na francuskim Amazonie. Ceny. Francuski Amazon troszeczkę się pospieszył, dlatego że one zniknęły dosyć szybciutko z sprzedaży. Natomiast pokazał Alcatela 5 i Alcatela V3. Pamiętasz ceny? Czy wał? Właśnie cen nie pamiętam. To ja, niestety, znaczy ja mam, ja mam ma zapisane, bo też wielkiej pamięci nie mam. Adaś zapisał. Słuchajcie, Alcatel 3V według tego cennika Amazona, ten 6-calowy, miałby kosztować 190 euro. Natomiast piątka miałaby kosztować 230, piątka ma 5,7 wyświetlacz. Piątka miałaby kosztować możliwe, że to są ceny, 230 euro. To są ceny prawdziwe. No, tak, one najwyraźniej są... ktoś tam gdzieś enter za wcześnie wcisnął i się pokazało. One są w miarę do uwierzenia. W każdym takie razie, są... patrząc na specyfikację. Dokładnie, no także może tak być po prostu. Ja te Alcatele wpakowałem nie na podstawie, broń Boże, specyfikacji na Amazonie, bo tam nic nie było niemalże. Natomiast one występują w różnych innych miejscach, gdzie można je znaleźć, także tyle, ile wiadomo o ich specyfikacji, możecie na MGS-em je znaleźć w katalogu. Jeżeli chodzi o ceny, możecie zweryfikować to, co wam powiedzieliśmy, ułada się w newsie podlinkowanym. Wszystko, wszystkie linki, przypominamy, są w opisie tego filmu, także możecie sobie poklikać i poczytać. Nawet jeżeli coś pokręciliśmy, to co tam jest napisane, uznajmy za obowiązujące. Kto by tam czytał? Ty czytasz w ogóle coś? No, tak? Ostatnio czytałem. Instrukcję obsługi nawet kiedyś. O, no tego typu rzeczy to można specyfikację techniczną. Nie, książkę też czytałem ostatnio. Raz. Dobra. A nie telefoniczną, nie. Teraz już telefonicznych nie sprzedają. Nie ma. Chociaż tam nie wiem, rzeczywiście ciekawe. Bohaterów mnóstwo było, słuchajcie. Tak, kurczę, fabuła taka sobie, ale obsada, cholera, naprawdę. Żegnamy was, bo zaczynamy... Mędzić. Strasznie. A, jeszcze jedno. Teraz się widzimy, moi kochani, za 2 tygodnie. Adam jedzie na urlop, także, a ja sam ze sobą miałbym gadać, no co wy, no. Czasem fajnie pogadać z kimś inteligentnym, nie? Tak, a to można w zaciszu domowym, jak się to robi publicznie do ludzi, to posądzają o Bóg wie co. Dobra, anyway, widzimy się po feriach, bawcie się dobrze, jeżeli też macie ferie, no to miłego wypoczynku. Wyjeżdżajcie, jeśli możecie. Korzystajcie, pogoda powinna być niezła. Chyba, że mieszkacie w pięknych miejscach, to wtedy nie musicie wyjeżdżać. A to wtedy mogą jechać w inne piękne miejsce. Nie ograniczaj ludzi. A po co jeździć? Słuchaj, dzień na wyjazd, dzień na powrót. Dwa dni można odpoczywać, leżeć z butelką. A co ty będziesz życie układał? Można leżeć z butelką, o tak se leżeć, z butelką soku malinowego, ciepłego, bo zima jest w związku z tym. I popijać. Zamiast jeździć przez 2 dni gdziekolwiek, jak dobra. Się mieszka w pięknym miejscu. Róbcie to, co lubicie. Po prostu. Cześć, trzymajcie się. Nie kupujcie niedobrych telefonów. W międzyczasie. Cześć. Cześć, trzymajcie się, hej. Miłego weekendu.